rozpoczynamy nowy cykl wydań magazynu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Przyjęcie przez Sejmik strategii rozwoju województwa. Kaziuki-Wilniuki w regionie. Konferencja prasowa dotycząca projektu transgranicznego. Spot promujący region Warmii i Mazur. Głosowanie nad przyjęciem strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur do roku 2030 to jeden z głównych punktów 14. sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Możemy być dumni, możemy być usatysfakcjonowani, bo kolejne edycje są zrealizowane w ponad 90%. Aktualizowana strategia uwzględnia przyszły okres programowania Unii Europejskiej, działania podejmowane przez rząd, jak i lokalne założenia strategiczne obwarowane zadaniami własnymi. W dalszym ciągu stawiamy na rozwój infrastruktury, jeśli chodzi o drogę, jeśli chodzi o kolej, ale również o rzeczy związane z rozwojem infrastruktury ochrony zdrowia, turystyki zdrowotnej. Strategia rozwoju regionu duży nacisk kładzie na problemy społeczne, w tym sytuację demograficzną. Maleje nam liczba młodych ludzi, rośnie liczba osób starszych. W związku z tym musimy założyć szereg działań, które spowodują, że będziemy w stanie podołać tej sytuacji. Dotychczas strategia opierała się na trzech inteligentnych specjalizacjach, jak żywność, meblarstwo i ekonomia wody. Wyzwania są trudne, plany ambitne. Jak zawsze w takiej sytuacji rodzi się pytanie o źródła finansowania. Natomiast ten strumień pieniędzy unijnych, który jest dedykowany cały czas w regionalnych programach operacyjnych, w programach sektorowych, chcemy tak spowodować, żeby zabezpieczał potrzeby i w zakresie rozwoju społecznego, ale co bardzo istotne, rozwoju gospodarczego. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur to główny dokument planistyczny regionu. Za jego przyjęciem głosowało 18 radnych, 6 było przeciw i 5 nieobecnych. Święty Kazimierz, patron Polski i Litwy. W wielu miastach z okazji imienin Kazimierza odbywają się kaziuki wileńskie, jak tu w Ostródzie. To już wiosną pachnie. Prawda, w tym roku to jakoś i zimy nie było, choć z drugiej strony, to jak już my z humorem zawsze mówimy, to jest, rozpoczynamy koncert, mówię, ludzie kochane, a gdzież wy na zapusty w przeszłym roku ta zima przepędzili, dokąd, że ona wrócić nie może. Jarmark z degustacją potraw wileńskich, z palmami wileńskimi, rękodziełem i występami artystycznymi skupia uwagę wielu osób. Jest to wynik więzi łączących nas z Wileńszczyzną. Nasz region jest właśnie bardzo licznie zamieszkały przez przesiedlonych mieszkańców byłej Wileńszczyzny. No to już jest któreś pokolenie, to już jest po prostu kultywowanie tej kultury, tej tradycji naszych dziadów, naszych ojców. Ale i mieszkańcy Wilna i Wileńszczyzny kładą wielki nacisk na swoje korzenie i w sposób szczególny dbają o polskość już od lat powojennych. To było szkolnictwo, to był zespół Wilia, to był kościół i konkretnie była 5. szkoła średnia, która powstała jeszcze w roku 1944, kiedy jeszcze wojna trwała na Prusach Wschodnich, a już do polskiej szkoły trwały zapisy. To coś więcej niż kolejne wydarzenia artystyczne w grafiku. 36. koncert kaziukowy w Olsztynie to rozrywka i edukacja. Oferta jest kilkudniowa. Mieliśmy prelekcję dotyczącą kaziuków w prasie wileńskiej, przedwojennej prasie. Mieliśmy debatę z udziałem młodzieży i krasowiaków pod tytułem Uwikłani w historię, gdzie młodzież mogła uczestniczyć w takiej żywej lekcji historii. Dziękujemy i zapraszamy częściej. Region Warmii i Mazur lubi gościć wilniaków, co widać po frekwencji uczestników. Pan, gospodarz nasz, nasz, oto pan, oto pan, to gospodarz nasz, nasz. Zapowiada się ciekawie. Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku jest w trakcie realizacji projektu Olsztynek-Kaliningrad od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa.
co zawiera się w programie współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Będziemy budować magazyn studyjny dla muzealiów ruchomych. Magazyn studyjny, czyli magazyn z częścią ekspozycyjną dla turystów. Będzie to w pełni nowoczesny magazyn, natomiast budowa magazynu powiększy nam zbiory obiektów architektury, dlatego że będzie to kopia stajni założenia dworsko-folwarcznego w Tołkinach. W planach jest także stworzenie ścieżki edukacyjno-historycznej oraz organizacja konferencji. Ma być ona poświęcona wymianie informacji i doświadczeń inwestorów z Polski i Rosji. Wszystko w celu stworzenia atrakcyjnego produktu turystycznego. Trzeba powiedzieć, że kontynuujemy współpracę w wymiarze kulturalnym, w wymiarze sportowym, turystycznym, nawet w wymiarze gospodarczym. Współpraca i zaangażowanie mające miejsce współcześnie podyktowane są wydarzeniami z odległej przeszłości. Na początku Muzeum Etnograficzne pod Gołym Niebem, utworzone na wzór szwedzkiego skansenu, powstało na terenie ogrodu zoologicznego w Königsbergu. Pod koniec lat 30. zostało przeniesione do miasta Hohenstein, obecnego Olsztynka. Także mamy w tym zakresie wspólną historię i naszym celem jest to, aby promować tę historię w naszym obwodzie. Jako dzień zamykający projekt datuje się 30 listopada 2021 roku. Jednak można przewidywać, że kulturalne łączenie sił będzie trwało znacznie dłużej i przyniesie kolejne owoce współpracy. Region Warmii i Mazur z perspektywy bohatera, który podróżuje i korzysta z atrakcji w towarzystwie przyjaciółki. Za sprawą takich obrazków ma widza po prostu kupić. Zaprezentowane kadry mają zachęcić do skorzystania z oferty turystycznej. Nagrano m.in. szlak rowerowy Green Velo, Wielkie Jeziora Mazurskie, architekturę, wydarzenia kulturalne, spa oraz sporty zimowe. To jest właśnie taka pigułeczka pokazująca nasz region w ciągu 4,5 roku od strony bardzo sympatycznej, od strony takiej wypoczynkowej, uśmiechniętej. Tak właśnie chcemy, żeby był odbierany nasz region. Emisja ma miejsce w 49 kinach sieci Helios. Równolegle trwa promocja w mediach społecznościowych, nie tylko w Polsce, ale także w Wielkiej Brytanii, Niemczech i na Litwie. Jest czym się chwalić, podkreślali producenci. Każdy z nas jeździł na Warmię i Mazury, ale nie widzieliśmy tylu miejsc, jakie udało nam się zobaczyć podczas tej produkcji. Wszyscy jakby ludzie, których spotkaliśmy, bardzo chętnie z nami współpracowali, byli otwarci, bardzo się cieszyli, że chcemy promować ten region. Film promocyjny wyprodukowano w 3 długościach: 2 minuty 30 sekund, 30 sekund i 15 sekund. Przypomnijmy, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oprócz prezentacji produkcji ogłosił 3 konkursy związane z rozwojem i promocją turystyki. Mowa o Łączy nas turystyka, pamiątka regionu Warmii i Mazur, Zielone lato. Rozwój regionu wypada skrzętnie dokumentować. A jeżeli patrzymy na naszą turystyczną stronę, czyli tą taką tradycyjną, to też widzimy, że wykorzystujemy to jako przewagę, bo piękna krajobrazowość, piękne środowisko, piękna natura, do tego wszystkiego region bogaty w zabytki i historię bardzo różnorodną, przynosi efekty. Obecnie ma miejsce także otwarty konkurs oferty dla organizacji pozarządowych z zakresu rozwoju turystyki. Łączna pula środków w 2020 roku wynosi 170 tysięcy złotych. Wnioski można składać za pośrednictwem platformy witkac.pl.